Siemano, wreszcie kolejna misja. List Gnoli 2. Zabić Lorda Gnoli i zdobyć po prostu list. Nic prostszego. Ten pan, jak widzicie, da nam tutaj misję i wszystko będzie jasne. Ja powiem z góry tak. Wszystkich, co myślą, że ta misja jest łatwa, przyjemna i banalna do zrealizowania, muszę niestety zrzucić z pantałyku. Ja sobie dałem z nią spokój. 262 sztuki Lorda Gnoli. Mam już go dość. Nie mam ochoty nawet na niego patrzeć. Jak jestem w okolicy jego, to go zabiję, ale sobie ja to w ogóle, wiecie, nawet się nie logam, bo już mam go w dupie dosłownie i dokładnie. Nie jest mi potrzebna ta misja. Nagroda jest straszna, sami będziecie widzieli na końcu. Zabiłem naprawdę 261 gnoli. Tępiłem go przez kilka dni pod rząd. Niestety, rezultat znikomy. List do gnoli. Nie mam szans na wydropienie. Niektórzy utknęli na generałach. Ja utknąłem na liście. Powiem tak. Jeśli ktoś, komuś się udało wydropić z generała wcześniej niż przed setnym, miał po prostu farta. Ja sobie pomyślałem, a może dobiję do 300 i sobie odpuszczę. Nie ma to w ogóle jakiegokolwiek sensu. Więcej strat niż zysków. W ogóle taki bilans tam napisałem na Facebooku właśnie wam wiadomość, jak to u mnie wyglądało. Co z tego, że wydropiłem 40 parę kadeków, jeśli tak naprawdę te kadeki zwrócą się mi na zielone poty i na jakieś inne duperele jeszcze, prawda? Nie opłaca się robić tych misji, naprawdę. Przez te wszystkie dni, tak sobie policzyłem, że jeśli bym expił tak codziennie po te 4 godziny, miałbym coś koło setnego poziomu i około 90%. No pewnie 101 bym wbił. A tak to wbiłem niecały procent. No 2%. Więc misja jest debilna. Pokażę wam wszystko, co powinno się wydropić z takiego lorda, jednakże jak sami zobaczycie, że niestety wydropienie takich rzeczy jest no po prostu niemożliwe. Kartka powinna wyglądać właśnie tak, jak teraz jest to tutaj pokazane gdzieś w prawym rogu. Natomiast nagroda z misji powinna zostać odebrana od tego frajerka i po prostu powinniśmy dostać kilka tysięcy, inaczej powiem, powinniśmy odebrać 100 tysięcy yang, kilka milionów expa i niestety, co? Kawałek klejnotu. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego ten, kto wymyślał tę misję, powinien się zastanowić, czy on na pewno grał w Medina, czy może grał w jakąś grę, która jest podobna do Medina, typu Edge Brief. To by było na tyle, do zobaczenia.